Zachęcam Was do tego. Chciałbym też przez chwilę, żebyście wyciągnęli swoje ręce. I Panie, dziękujemy Tobie za Wiesława i Panie, błogosławimy go dzisiaj. Dziękujemy Ci za to, że dzisiaj będziesz się dzielił przesłaniem z Ducha Bożego i z Serca Bożego na ten czas dla nas, dla naszej wspólnoty. I Panie, błogosławimy go, ogłaszamy w nim też wolność i przepływ Ducha Bożego w wielkiej obfitości przez jego życie w imieniu i przez jego usta, w imieniu Jezusa. Amen. 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 Dziękuję bardzo. Chcę Was błogosławić wszystkich, całe zgromadzenie. Chcę błogosławić imieniem Pana Jezusa Chrystusa. I objawieniem i doświadczeniem Jego obecności. Jego mocy. W jakikolwiek sposób ta moc miałaby się przejawiać. Adekwatnie do potrzeb, jakie mamy, adekwatnie do tego, co Pan Bóg potrzebuje zrobić przez swoją moc, adekwatnie do tego, czego pragnie nasze serce. Myślę, że już w tym zgromadzeniu dzisiaj, na tym spotkaniu są takie bardzo konkretne, zasadnicze tematy, które przewijają się cały czas i myślę, że one są jakby częścią tego, co Pan Bóg mówi i co robi dzisiaj. Okej, ja nie odpowiadam za siebie. Wy za mnie też nie odpowiadajcie, nie martwcie się. To, co Pan Bóg robi, myślę, na świecie, ale myślę w naszym kraju, dlatego że to, co najbardziej nas dotyczy, co najbardziej leży nam na sercu, to jest nasz kraj, to jest to, co Pan Bóg obiecał i to, co robi, to, co czyni i to, co chce czynić w kraju. Ja myślę, że są takie tematy, jak na pewno przywija się, jak uwielbienie Boga, jak oddawanie Jemu czci. Ja myślę, że Pan Bóg chce, żebyśmy przeszli do następnego etapu, żebyśmy przeszli do następnego etapu w stosunku do tego, co dzisiaj rozumiemy, co myślimy na temat uwielbienia. Druga rzecz to jest Jego chwała. To jest to pragnienie, to jest to, co Duch Święty mówi w zasadzie, co mówi o tym, że Bóg chce przyjść ze swoją chwałą, chwałą, która jest czym? Pamiętacie, ja często tej definicji używam, ale to jest coś tak bliskiego mi. Czym jest chwała Boża? Kto pamięta tą definicję? Ty bądź cicho. Właśnie, słuchajcie, jeszcze raz tą definicję powiem, ale chciałbym, żebyśmy to zapamiętali sobie. Jeżeli potrzebujecie sobie to powtórzyć swoimi słowami, to powtórzcie. Chwała Boża w tej najprostszej swojej definicji, to jest manifestująca się Boża obecność. Czyli to są przejawy Bożej obecności. I w tej Bożej obecności przejawia się Jego moc. I o tym my dzisiaj mówimy i o tym się mówi w kraju, o tym się mówi na różnego rodzaju spotkaniach. Trzecia rzecz, o której się mówi, to jest potrzeba wzbudzenia głodu. Potrzeba wzbudzenia duchowego, wewnętrznego głodu za Jego obecnością. Czyli za Jego chwałą, czyli za Jego manifestującą się obecnością, czyli tym wszystkim, co Pan Bóg ma, z czym Pan Bóg chce przyjść, co On chce uczynić, żebyśmy wiedzieli o tym i żeby ludzie, którzy patrzą, ludzie, którzy są, ludzie, którzy nawet Jego nie znają, żeby kiedy będą widzieć rzeczy, żeby mówili, Bóg jest tutaj. Ale nie tylko tutaj. Ja chcę powiedzieć, że to sięga o wiele dalej, to nie tylko tutaj. Dobrze, ale o tym będziemy mówić troszkę później.
A więc wzbudzenie głodu. Ja na początku teraz chcę zadać wam pytanie, każdemu z nas, ja sobie zadaję to pytanie, sobie zadawałem to pytanie, kiedy jakby to przesłanie idzie po całym kraju, idzie wszędzie. Pytanie jest, jak bardzo dzisiaj jesteś głodny, jak bardzo jestem głodny, zadaj sobie pytanie, jak bardzo jestem głodny Jego chwały. Jak bardzo jestem głodny Jego manifestującej się obecności w moim osobistym życiu. Żebym każdego dnia mógł wiedzieć, że ja doświadczam Jego obecności, doświadczam Jego manifestującej się obecności, Jego mocy. I powiem wam, kiedy myślę o tym, to chcę wam powiedzieć, to jest o wiele, wiele, wiele więcej niż tylko doświadczanie uzdrowienia fizycznego. O wiele, wiele, wiele więcej. I czwarta rzecz, o której myślę, która się pojawia bardzo wyraźnie, to jest świadectwo. Świadectwo tego, co Pan Bóg robi, tego, co Pan Bóg dokonuje, tego, w jaki sposób On się manifestuje, tego, w jaki sposób Jego obecność się manifestuje w moim życiu. Na ile ona się manifestuje i kiedy mija dzień, kiedy mija tydzień, patrzę na tydzień z perspektywy, w tył, jakby przyglądam się w tył, myślę, w jaki sposób, co mogę powiedzieć, jakie mam świadectwo tego, że Jego manifestujące się obecności, jakie mam świadectwo Jego chwały w swoim życiu. Do czego nas to prowadzi, co to wszystko nam mówi, te wszystkie rzeczy, o których ja mówię, do czego one nas prowadzą? Ja myślę, że jeden wniosek możemy wyciągnąć. One nas prowadzą wszystkich do takiego miejsca wrażliwości na Niego, wrażliwości i w takim oczekiwaniu, wrażliwości w takim świadomym życiu z Bogiem na co dzień. Tak? Świadomym życiu na co dzień, nie wskakiwaniu w taką Bożą świadomość, nie wskakiwaniu tylko od czasu do czasu, aha, złapiemy się i zaczynamy wtedy, pomyślimy coś o Bogu, później wracamy do swoich rutyny, do swojego życia, do swoich wszystkich obowiązków i praktycznie nie myślimy o tym, nie doświadczamy tego i później znowu gdzieś wskakujemy, na przykład w niedzielę rano na nabożeństwie. Wskakujemy sobie do Bożej obecności, pocieszymy się tym klimatem, który jest stworzony i wracamy z powrotem. Nie, chodzi o to, żebyśmy mieli świadectwo naszym codziennym chodzeniu, świadectwo manifestowania się, demonstrowania się Jego obecności. Wiecie, kiedy ja to mówię, to ja mówię z takiego pragnienia w moim sercu, z tego, żeby tych rzeczy dokonywało się więcej i więcej. Ja jestem wdzięczny Bogu za wszystko, co On uczynił, ale nie jestem usatysfakcjonowany tym, dlatego że jest więcej. I myślę, że te cztery elementy, jeszcze raz, pamiętacie teraz, jakie to były te cztery elementy, które się przewijają, które są takie ważne, których my doświadczamy jeszcze raz? Uwielbienie, objawienie chwały, czyli manifestujące się Bożej obecności. Trzecie, głód w sercu za Nim, a kiedy mówimy głód w sercu za Nim, to jest głód za Jego działaniem, za Jego obecnością. I tak naprawdę mogę, nawiązując do pieśni, którą śpiewaliśmy o tym, kiedy Justyna też zachęcała nas do tego, że sprawdzaliśmy nasze serce, czy na czym polega szukanie Pana. Szukanie Pana to jest nic innego, jak ten głód, który jest życie w tym głodzie, który jest siłą napędową do szukania Jego. Tak? Głód za Nim, popragnienie za Nim, pragnienie Jego obecności, jest tym, co nas motywuje do szukania Jego obecności. A więc jaka była czwarta rzecz? Świadectwo. I powiem wam tak, że każdy z nas indywidualnie odpowiedzialny jest za te cztery elementy. Każdy z nas jest odpowiedzialny w swoim własnym życiu, w osobistym życiu, każdego dnia za te cztery elementy. Ja bym dzisiaj chciał, żeby
Duch Święty mógł tak bardzo mocno włożyć to w nasze serca, żeby tak bardzo mocno mógł to ugruntować, żebyśmy wyszli dzisiaj z tego miejsca. Nie tylko w naszej głowie z informacjami na ten temat, ale z naszym przemianą naszego wewnętrznego człowieka, który będzie pełen tego, tych rzeczy, pełen pragnienia tego, żeby te rzeczy się manifestowały i objawiały się, żeby się demonstrowały w naszym życiu. Dlatego, że Pan Bóg chce dokonywać zmian. Pan Bóg chce dokonywać zmian. I kiedy patrzę na to, co się w naszym kraju dzieje i kiedy patrzę, co się ma wydarzać, to chcę wam powiedzieć, to jest czas na to. Pan Bóg robi już w Polsce rzeczy niesamowite i niektórzy nawet twierdzą, że w Polsce już jest przebudzenie, że w Polsce już jest poruszenie i ja się bardzo mocno z tym zgadzam. Chociażby biorąc pod uwagę rzeczy, które się wydarzają, wydarzenia, które mają miejsce, które właśnie wyrażają te wszystkie elementy, o których dzisiaj mówiłem. Uwielbienie Boga, pragnienie Jego chwały, takie oglądanie Jego chwały, dążenie, ten wzrastający głód i składanie świadectwa, to są elementy, które w ostatnim czasie bardzo wyraźnie widzimy. Jednym z takich naprawdę dowodów tego, że naprawdę chwała Boża przychodzi, że chwała Boża przychodzi do naszego kraju, że to natężenie chwały Bożej narasta, są wszelkie zgromadzenia, które się dzieją. Wiecie, my zaznaczamy dzisiaj zgromadzenia, które liczbowo, które przewyższają te, które mieliśmy w przeszłości. Spotkanie noworoczne młodych we Wrocławiu. Między 600 a 700 osób, młodych ludzi, przyjeżdża na 3 dni na Nowy Rok po to, żeby być razem, żeby być w Bożej obecności, żeby wielbić Boga, żeby słyszeć, żeby się uczyć. Różnego rodzaju inne wydarzenia, które w tamtym roku, nawet w tej drugiej połowie roku miały miejsce, one były wyjątkowymi wydarzeniami. Teraz mamy, w lutym będzie następny młodzieżowy zjazd w Gdańsku, na który liczy się, że około 2000 młodych ludzi przyjedzie. W ubiegłym roku było chyba 1500 młodych ludzi, którzy się zjechali. Proszę? Eksodus, tak, Eksodus w Gdańsku. To jest inaczej nazywany zjazd zimowy. Niektórzy młodzi ludzie jadą od nas. Te liczby też mówią coś za siebie. Te liczby mówią między innymi o tym, że jest pragnienie, że jest głód, że jest oczekiwanie tego, że Pan Bóg będzie coś czynił. I ten głód jest również w młodym pokoleniu. Albo może powiem inaczej, ten głód jest większy w młodym pokoleniu niż w starszym pokoleniu. Ale chyba sobie nie pozwolimy, hej starsi, żeby ten głód tylko w nich pozostał, a żebyśmy pozostali tak z boku tego wszystkiego, co? Chociaż nie, ja jestem z nimi. A wy rób ta, co chce ta. A więc Exodus. W tym roku mamy też wydarzenia, które są jakby połączone też z naszym ruchem Polska dla Jezusa. W kwietniu mamy konferencję naszą PDJ-u, taką doroczną konferencję, już 19 z kolei, która będzie tym razem nie w Legnicy. Postanowiliśmy przenieść troszeczkę, zmienić coś i odbędzie się w Warszawie. 9 kwietnia, jednodniowa konferencja będzie. Oczywiście w piątek wieczorem będzie spotkanie, które będzie dotyczyło wstawiennictwa, modlitwy. Ludzie, którzy są zaangażowani w Polska 24, oczywiście ono nie będzie zamknięte, ale ono będzie temu poświęcone. Natomiast niedziela, sobota cała, 9 kwietnia będzie konferencja PDJ-u. Hasło konferencji jest Żyjąc kulturą Jezusa. A więc i naszym mówcą będzie mówczyni. Rachel Hickson, kto z was pamięta, kto was zna tą osobę? Znacie, niektórzy z was znają. Rachel Hickson jest osobą, która nosi niesamowitą pasję dla Chrystusa i pasję, żeby widzieć pokolenia, które są dotykane przez Królestwo. I ona w zasadzie ten temat zarzuciła, mówiąc, że znaczy ten temat Jezus, jakby przechodząc do kultury Jezusa, ucząc się tego, na czym polega kultura Jezusa, więc ona będzie usługiwać i ona była u nas na konferencjach naszych PDJ-ów wcześniej, mieliśmy z nią spotkania, ona chyba była nawet w Legnicy tutaj u nas, także
Jest to naprawdę osoba bardzo, bardzo pełna, pełna pasji, gorliwości dla Boga, pełna takiej, też porusza się w mocy Bożej. Ona przez kilka lat, nie pamiętam przez ile lat w tej chwili, ona była razem, służyła w służbie Reinharda Bonnke. Była w Afryce i była tą, która jakby współpracowała bardzo ściśle, bardzo blisko z Reinhardem Bonnke, razem ze swoim mężem Gordonem. I oni będą u nas. Poza tym Rachel Hickson jest córką Alana Vincenta i Alana i Aline Vincent. To już też jest marka sama w sobie, tak, że tak powiem. To jest to, a więc 9 kwietnia. Później mamy konferencję i wkrótce już będziemy robili arkusz rejestracyjny, będzie na stronie internetowej. Wszystkie dane, tam już te pierwsze informacje są na stronie i na Facebooku. Natomiast niedługo będą już wszystkie szczegóły. Także ja chciałbym wam o tym mówić, dlatego że to są wydarzenia, które mają zasadniczy wpływ na to wszystko, co Pan Bóg chce uczynić, które są tymi, które jak są w nurcie tego, co Pan Bóg dzisiaj mówi, co robi. Następne wydarzenie, już tylko do półrocza, dalej nie pójdę, żeby czasu nie zabierać, to jest konferencja, która będzie w czerwcu, 3 i 4 czerwca, ona będzie w Kaliszu, to jest konferencja z Randy Clarkiem. Myślałem, że tam. Randy Clark jest osobą, od której rozpoczęło się w 1994 roku Toronto, tak zwane Toronto Blessing. On, kiedy tam był w Kanadzie, w Toronto właśnie, od tego się zaczęło. I to jest przebudzenie, o którym się mówi, że do tej pory nie zagasło. Przebudzenie, które trwa cały czas. I ono miało różne fazy, ale myślę, że te różne fazy, ale jedną z tych głównych rzeczy to jest to, że to jest manifestowanie się obecności Bożej, manifestowanie się Bożej mocy. I ta konferencja będzie większa, to będzie chyba największa konferencja w tym roku, ponieważ przewidywanych jest 3000 ludzi, 3000 osób na tej konferencji, taka jest sala. I chcę wam tylko powiedzieć, że dzisiaj jest styczeń, a już zgłoszonych jest na tą konferencję 1000 osób. Zgłoszonych i wpłacone są te zaliczki, znaczy opłaty rejestracyjne. A więc jak chcecie, to raczej was zachęcam, żeby się pośpieszyć z rejestracją, zgłoszeniem się, dlatego że może się okazać, że nie będzie miejsc za niedługo. Znaczy jeszcze mamy 2000, tak, ale tylko mówię w jakim tempie to ta rejestracja następuje. A więc to są, mówię o tym te rzeczy, to jest przy okazji ogłoszenie, ale to nie jest ogłoszenie tak naprawdę. Chcę wam pokazać, co się dzieje w kraju. Chcę wam pokazać, że dzisiaj na przykład zebranie, że kilka lat temu na przykład zebranie na konferencję, na przykład 3, 4 lata temu zebranie 3000 ludzi, to nie było taką łatwą rzeczą. Dzisiaj w ostatnim roku i przedostatnim chyba już się zaczęło, kiedy były wydarzenia większe, które mówią właśnie o tych rzeczach, o których mówimy, o tym głodzie i o tym, co Pan Bóg czyni. Ja chciałbym dzisiaj jeszcze wracać, trzymając się tego tematu, trzymając się tych rzeczy, chciałbym, żebyśmy chwilę czasu poświęcili na te zagadnienia. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 8 werset. Ewangelia według Jana, 15 rozdział, 8 werset. To są słowa, które Pan Jezus wypowiedział i to jest słowo, które ja już też cytowałem wiele razy, ale ciągle jest jakby we mnie i ciągle pracuje we mnie i Pan Bóg ciągle nowe rzeczy wskazuje związane z tym słowem. Tam jest powiedziane tak, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Ja myślę, że my wiemy wszyscy, zdajemy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy Bożym stworzeniem, że każdy, kto jest na tym miejscu, mam nadzieję, myślę, jeśli ktoś nie jest dzisiaj i nie jest tego pewien, to dzisiaj się powinien przekonać o tym, że my wszyscy jesteśmy Bożym stworzeniem, że Bóg nas stworzył i tak stworzył to wszystko, co nas otacza, jest Jego stworzeniem. I człowiek jako korona jego stworzenia został stworzony do czego? Do tego, żeby jego reprezentować na tej ziemi. Że człowiek został stworzony, żeby jego reprezentować i żeby przez człowieka chwała dla Boga unosiła się z ziemi. Człowiek został przeznaczony do tego, żeby czcić, żeby uwielbiać. Nasza struktura naszego stworzenia jest strukturą do
oddawania czci. I pamiętacie, kiedyś Bob Dylan napisał taką piosenkę dawno temu, bo naprawdę czczenie kogoś łączy się ze służeniem. I Bob Dylan napisał piosenkę, musisz komuś służyć. Zawsze musisz komuś służyć. Nie ma takiej możliwości, że nie czcisz nic, że nie służysz. Będzie to albo diabeł, albo będzie Bóg. I musisz wybrać, komu ty służysz. Musisz zdecydować, komu chcesz służyć. I nawrócenie między innymi polega na tym, że my decydujemy się, że wypowiadamy posłuszeństwo, wypowiadamy cześć dla diabła i przechodzimy pod władzę i panowanie Jezusa Chrystusa. Że to jest decyzja, na tym polega nawrócenie, na tym polega przemiana umysłu. Ja decyduję się odciąć się od wpływu diabła, ja przechodzę pod władzę i panowanie Boże. Dlatego, że z powodu grzechu, z powodu nieprawości, z powodu tego, że urodziłem się jako grzeszny człowiek, ja jestem poddany władzy diabelskiej, dlatego, że przez grzech diabeł wchodzi do życia człowieka. Przez grzech diabeł panuje nad życiem człowieka. A więc to wypowiedzenie posłuszeństwa, poddania diabłu jest bardzo ważną rzeczą. Przejście, poddanie się w posłuszeństwo Chrystusowi. I co się wtedy dzieje? Wtedy my jesteśmy, jako nowe stworzenia, my jesteśmy przeznaczeni przede wszystkim do tego, żeby wielbić, do uwielbienia Boga. Do oddawania Jemu czci, innymi słowy. Do tego, żeby kłaniać się Jemu, do tego, żeby Jego wywyższać, żeby Jego wynosić w naszym życiu. Jesteśmy do tego stworzeni. Jesteśmy do tego przeznaczeni. I to jest wielki przywilej. Druga rzecz jest taka, że uwielbienie, tak jak mówimy, uwielbienie powinno być wyrazem głodu, który mamy w sercach. Uwielbienie nie jest tylko jakąś formą, którą wydajemy, nie jest czynnością, którą robimy. Tak naprawdę uwielbienie Boga ma być stylem naszego życia. Stylem naszego życia. To nie jest tylko akt, który dokonujemy, to nie jest tylko zaśpiewanie paru piosenek. To jest coś o wiele więcej. I w tym wersecie jest powiedziane, przez to uwielbiony będzie Ojciec, kiedy obfity owoc wydacie. I kiedy mówimy o obfitym owocu, to mówimy o swoim życiu, nie mówimy o nabożeństwach niedzielnych czy jakichś innych wydarzeniach, prawda? O wydawaniu owoców w naszym życiu na co dzień. A więc i teraz, kiedy my spotykamy się z Jezusem, kiedy On się staje Panem naszego życia, to w naszym sercu powstaje głód za tym, żeby On był uczczony, żeby On był uwielbiony, żeby nasze życie w poddaniu Jemu wyrażało naszą miłość do Niego i nasze pragnienie tego, nasze pragnienie Jego manifestacji, objawienia się Jego mocy, objawienia się Jego działania, tak? Okej? A więc dla mnie tak naprawdę prawdziwe uwielbienie, ono musi wynikać z naszego wnętrza, z wnętrza naszego serca. I Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie, w 4 rozdziale Ewangelii Jana jest powiedziane, że Bóg szuka czcicieli, czyli chwalców, czcicieli, uwielbiaczy możemy powiedzieć, uwielbiaczy, którzy będą czcić Boga w duchu i w prawdzie. Tak? I Pan Jezus powiedział, i nadchodzi taka godzina i już wtedy, kiedy Jezus to mówił, już jest taka godzina, kiedy prawdziwi czciciele będą czcić Boga w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Zwróćcie uwagę na to słowo, co to mówi, gdzie rodzi się uwielbienie dla Boga, gdzie rodzi się chwała dla Boga, gdzie rodzi się cześć dla Niego. Ona rodzi się w naszym wnętrzu. Ona się rodzi w naszych sercach. Ona jest elementem, ona jest częścią naszej nowej natury. Natury, którą mamy od Boga. I to, ta nowa natura ma stać się naszą naturalną częścią naszego życia w taki sposób, że uwielbienie Boga jest czymś naturalnym dla nas, że my jesteśmy na Nim skoncentrowani, na Niego patrzymy i żyjemy życiem chwały dla Niego. Życiem chwały na co dzień. Myślimy o tym w tej naszej koncentracji na Nim, w tym takim zapatrzeniu się w Niego, w takim wrażliwości na Niego. Naszym głównym pragnieniem jest to, żeby Jego uwielbić. Naszym głównym pragnieniem jest to, żeby Jego uwielbić. Moi drodzy, ja chcę wam powiedzieć, to powinno być zakorzenione w naszych sercach. Uwielbić Boga, oddać Mu cześć, oddać Mu chwałę. I powiadam, to wykracza daleko poza śpiewanie piosenki. To wykracza daleko poza niedzielne nabożeństwa, gdzie śpiewamy pieśni, gdzie chwalimy Boga, wykrzykujemy. To wykracza bardzo o wiele, wiele dalej.
jest zależność, bardzo ścisła zależność między, wiecie, między naszym oddawaniem chwały Bogu, między naszym uwielbieniem Jego imienia, a objawianiem się i zstępowaniem Jego manifestującej się obecności, Jego chwały. Kiedy czytamy wersety, różne te wersety biblijne, które nas zachęcają do chwały, do uwielbienia chwały, to tam jest użyte to samo słowo. Na przykład w liście do Efezjan w 1:12 jest powiedziane tak, że my jesteśmy wezwani, przeznaczeni do tego, abyśmy przyczyniali się do uwielbienia Jego chwały. Czyli my się mamy przyczyniać do uwielbienia Jego chwały. I chwała słowo chwała, to jest słowo greckie doksa. I ono jest w taki sam sposób użyte, kiedy jest mowa Jego chwały i kiedy jest mowa o tym, że my mamy chwalić Boga. To jest to samo słowo. Czyli jaki jest związek między naszym chwaleniem Boga, a zstępowaniem Jego chwały? Że my mamy się przyczyniać do uwielbienia Jego chwały. Co się dzieje? My mamy wynosić Jego obecność, Jego moc, my mamy wynosić, mamy ogłaszać z wiarą, to, co wychodzi z naszych serc, poprzez nasze serca i w odpowiedzi na to przychodzi Jego chwała, się manifestuje w naszym życiu. Rozumiecie to? Tą zależność między tym, że między naszą chwałą, którą my zanosimy do Niego, a więc ta chwała, nasza zanoszona chwała jest tym, co sprowadza Jego obecność, co sprawia, że Jego moc się manifestuje. A więc kiedy jest uwielbienie Boga, kiedy jest życie poświęcone w uwielbieniu, to jest klucz do tego, żeby Jego chwała przychodziła i żebyśmy mogli doświadczać Jego obecności, manifestującej się obecności, doświadczać Jego chwały. Amen? A więc zobaczcie, jak ważną rzeczą jest to, żebyśmy weszli w to miejsce prawdziwego uwielbienia, dlatego że to prawdziwe uwielbienie uwalnia chwałę, a kiedy uwalnia chwałę, to jest Jego obecność, to Jego moc, Jego działanie. Prawdziwe uwielbienie również Boga, ta cześć dla Niego, nasza chwała dla Niego, coś tworzy klimat. Tworzy klimat i atmosferę dla Jego przyjścia, dla manifestacji Jego mocy. Prawdziwe uwielbienie i chwała jest tworzeniem klimatu. I my wiemy, my doświadczamy nieraz tego w naszym zgromadzeniu, na nabożeństwach, doświadczamy tego, że kiedy naprawdę jest taki, są taki czas, kiedy czujemy, że nasze serca lgną do Niego, że w naszych sercach jest taki to pragnienie, ten ogień, że my się angażujemy w to. I my odczuwamy wtedy coś w tej atmosferze, takiego otwarcie, tak? Odczuwamy takie otwarcie, odczuwamy, że coś się dzieje, że Pan Bóg przychodzi z swoją chwałą. Ale ja chcę powiedzieć, że ponieważ mówię, że jest o wiele więcej, to jest coś takiego, że my możemy tego samego, tych samych rzeczy doświadczać w naszym osobistym życiu, w naszym osobistym wymiarze. Kiedy koncentrujemy się na Jego chwale, kiedy koncentrujemy się na Jego obecności, kiedy potrafimy zamknąć za sobą drzwi tej codzienności, tych wszystkich rzeczy, usiąść przed Nim i zacząć Go wielbić, może niekoniecznie śpiewając, ale zacząć Go wielbić, zacząć Go czcić, zacząć z Nim rozmawiać, zacząć mówić do Niego, zacząć słuchać tego, co On mówi. I wtedy jest miejsce na czas na to, że kiedy On przychodzi ze swoją obecnością, ze swoją chwałą. I wiecie, kiedy my praktykujemy takie rzeczy, to z czasem to się staje naszym zwyczajem, dobrym zwyczajem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy robimy te rzeczy, widzimy korzyści, jakie z tego wypływają. Rozumiecie? Widzimy to, że przychodzi do naszego życia, przychodzi błogosławieństwo z tego powodu, że my oddzielamy się, poświęcamy czas dla Niego. I później powiem więcej, wydaje mi się, że z tego miejsca później wychodzi ta świadomość, ta wrażliwość na Bożą obecność, w jakichkolwiek okolicznościach jesteśmy. Ja wam powiem takie, ta Boża obecność, ona się przejawiać może w każdych różnych zwykłych okolicznościach, bardzo zwykłych okolicznościach, naszych codziennych okolicznościach. Chodzi o to, że nasza wrażliwość, jeżeli będziemy mieli tę wrażliwość, to będziemy dostrzegać rzeczy, które Pan Bóg robi. I niektóre z nich mogą być śmieszne. Ja na przykład, powiem wam, ja doświadczam takiej rzeczy, i to jest też taki, jakby dla mnie to jest taki, Pan Bóg jak gdyby pokazuje swoje serce dla mnie. Ja już nie wiem, czy to mówiłem kiedyś, ale
to inni nawet zauważyli, że na przykład jak ja dużo podróżuję, dużo jeżdżę w miastach, w których jest tłok, w których nie ma miejsc parkingowych i ja doświadczam jednej rzeczy, gdziekolwiek nie zajadę w największy tłok, to zawsze znajdzie się jakieś miejsce, co czeka na mnie. Albo ktoś wyjeżdża akurat w tym momencie, albo jakieś akurat miejsce jest. I dla mnie to jest takie fajne, bo ja nieraz jeżdżę na różnego rodzaju spotkania, Pan Bóg jakby mówi, zobacz, ja ci wszystko przygotowuję, ja się nie musisz stresować. A ja miałem taki czas, kiedy ja się stresowałem, jadę do Warszawy, gdzieś muszę do centrum pojechać, mamy spotkanie, gdzie, jak ja zaparkuję, czy ja będę, gdzie ja będę, czy ja znajdę miejsce, czy ja się nie spóźnię, to tamto, siamto. Rozumiecie? Taka prosta sprawa. W tamtym tygodniu byliśmy z moim synem, z Tomaszem, mieliśmy sprawy urzędowe do załatwienia. To był majstersztyk. Wiecie, my tam się nie znamy na tych wszystkich rzeczach, chcieliśmy iść do urzędu jednego i jedziemy samochodem i nagle przed nami samochód tego architekta, który ma z nami współpracuje i on przed nami, okazuje się, że myśmy się z nimi umawiali, a on w tym czasie, samym czasie przyjechał do urzędu po to, żeby nam pomóc załatwić tą sprawę, nie? I on akurat się zjawił w tym momencie, poszedł z nami do tego, załatwił sprawę i jeszcze ciekawa rzecz, mówi, rozmawiamy na temat innego człowieka, którym powinien nam tam czymś pomóc i rozmawiają, ten architekt rozmawia z tą panią za biurkiem i mówi, a co pani myśli o tym i o tym człowieku, który może nam pomóc w tamtej czy w takiej sprawie? Ona mówi, tak, tak, to jest dobry człowiek, to jest fajny człowiek. Wychodzimy na korytarz, a ten siedzi tutaj, siedzi na poczekalni. Siedzi na poczekalni, czekając na nas. Rozumiecie? To są takie rzeczy, które można potraktować jako zbiegi okoliczności. Ja chcę powiedzieć, Pan Bóg nawet może nam czas zaoszczędzić, żebyśmy mogli Jego wielbić lepiej. On może nam czas zaoszczędzić, żeby biegania, szukania, martwienia się. On nam wszystko poustawia po swojemu. To jest nasz Bóg. To jest nasz Ojciec, który dba o nas i troszczy się o nas. I On działa w nadprzyrodzony sposób. To są te miejsca objawienia się Jego obecności, manifestowanie się Jego obecności. Okej, okay, tak? Wierzycie w to? Że to jest manifestowanie się Jego obecności, Jego mocy w naszym życiu? Jestem przekonany, że wielu z nas ma takie same świadectwa różne, tylko bardzo często my tego nie widzimy, my tego nie zauważamy. I dlatego potrzebujemy wrażliwości na to, żeby widzieć te rzeczy, które Pan Bóg robi. Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Ja od jakiegoś czasu zacząłem sobie zapisywać wszystkie świadectwa, to co zauważam, dlatego że to jest bardzo ważne, bo z głowy mojej to wypada. Ja mam pamięć bardzo dobrą, ale krótką. I w związku z tym ja sobie zapisuję świadectwa. To, co Pan Bóg uczynił, co widzę, co zauważyłem. I to jest fajne. Ja wam proponuję, żebyście robili to samo. Żebyście sobie zapisywali to, co widzę, co Pan Bóg robi. To manifestowanie się Bożej obecności dla nas jest naszym życiem tak naprawdę. I teraz poprzez nasze uwielbienie my tworzymy ten klimat, poprzez nasze serca, które są pełne wdzięczności, uwielbienia, chwały dla Boga, one są, my jesteśmy w stanie doświadczać tego, poprzez nasze uwielbienie Jego chwała przychodzi i On się objawia i pokazuje nam, w jaki sposób On działa. A więc my mamy misję do spełnienia na tej ziemi. Każdy z nas ma misję do spełnienia. Tą misją jest to, żeby ziemia cała była wypełniona poznaniem chwały Bożej. Amen? Jest napisane w dwóch miejscach, w Habakuka, drugi rozdział, 15 werset i w Izajasza, w księdze Izajasza jest powiedziane, że a ziemia będzie wypełniona poznaniem chwały Bożej, tak jak wody wypełniają ocean. Wyobraźcie sobie to, pomyślcie sobie o tym. Boża chwała, poznanie Bożej chwały na tej ziemi, tak jak wody wypełniają ocean. A więc ja chcę powiedzieć, że to jest gęsto, od Bożej obecności, Bożej chwały. Bóg manifestował swoją obecność i swoją chwałę w historii narodu izraelskiego. Bóg obiecał, że On będzie obecny. Nie mamy czasu tego rozwijać, ale mi się bardzo podoba to, co Mojżesz zrobił, kiedy miał prowadzić naród izraelski. On powiedział, Boże, ja się nie ruszę stąd, dopóki nie ukażesz swojej chwały. My się nie ruszymy, nie pójdziemy nigdzie, dopóki Twoja chwała się nie objawi. My nie zrobimy kroku bez Ciebie, bez Twojej obecności. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Pamiętacie, Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Poza mną nic uczynić nie możecie.
A przeciwieństwo tego? Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie Jezusie. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Bez Niego nie mogę nic, z Nim mogę wszystko. Co za zachęta. Co za zachęta, ale też wyzwanie, żeby z Nim robić rzeczy. Żeby z Nim robić rzeczy, żeby pozwolić Jemu, żeby On robił rzeczy w naszym życiu, żeby on się objawiał w naszym życiu. Pan Jezus powiedział w swojej modlitwie w Ewangelii Jana, 17 rozdziale, czytamy o tym, mówi tak, ja Cię uwielbiłem na ziemi. On modli się do swojego Ojca, mówi, ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Zwróćcie uwagę na to, cały czas mówimy o tym, że uwielbienie dla Boga to coś więcej niż tylko to, co my rozumiemy, to słowo uwielbienie, a więc czas uwielbienia, śpiewanie piosenek i tak dalej. Mówi, ja uwielbiłem Ciebie na ziemi, czyli ja wyniosłem Twoją chwałę, ja wyniosłem Twoją chwałę na tej ziemi poprzez to, że wykonałem zadanie, wykonałem to, do czego Ty mnie powołałeś. Ja chciałbym, żeby w naszych sercach zbudziło się dzisiaj takie pragnienie. Takie pragnienie, żebyśmy dzisiaj zobaczyli, że chwała dla Niego, uwielbienie Jego imienia jest wprost proporcjonalne do naszego oddania i poświęcenia Jemu w naszym życiu, w naszym codziennym życiu, w naszej codzienności. Że to polega na tym, żeby pozwolić Jemu, żeby w każdej dziedzinie życia naszego On się mógł manifestować, żeby Jego obecność, Jego chwała, Jego się mogła manifestować, Jego moc, żeby się mogła manifestować w każdej dziedzinie naszego życia. W tym jest uwielbiony Ojciec. W tym będzie uwielbiony Ojciec. Zobaczcie, w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, 31 wersecie jest powiedziane tak, a więc, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Czyli cokolwiek robicie w waszym życiu, w tej waszej codzienności, czyńcie to, czyli z pełną świadomością, że czynicie to na chwałę Bożą. Czyli co to oznacza? Czynicie to po to, żeby On był wywyższony, po to, żeby On był uwielbiony i żeby Jego chwała się mogła manifestować w twoim i moim życiu. Amen? Żeby Jego chwała się mogła manifestować. To, co czynicie, a wtedy będziecie oglądać Jego chwałę. Wtedy będziecie oglądać Jego manifestującą się obecność. Ja chciałbym dużo jeszcze chciałbym powiedzieć, ale chciałbym teraz, żebyśmy mieli czas taki na to, żeby doświadczać Jego obecności. Żeby doświadczać manifestującej się obecności Jego. I dlatego chciałbym tutaj w tym miejscu zakończyć. Wracając jeszcze do tych czterech rzeczy tylko. Uwielbienie Boga. W jaki sposób dzisiaj, wychodząc z tego miejsca, w jaki sposób będziesz myślał o uwielbieniu Boga? W jaki sposób będziesz myślał dzisiaj o objawieniu się Jego chwały? Czyli o manifestowaniu się Jego obecności. W jaki sposób będziesz o tym myślał, kiedy myślisz o swoim życiu? Badając swoje własne serce, na ile dzisiaj w twoim sercu jest głód, który taki głęboki głód, który sprawia, że nie zatrzymasz się, nie chcesz zatrzymać się, dopóki nie będziesz oglądał Bożego działania w twoim życiu. Ten głód w sercu. Wiecie, ja myślę, że dla niektórych z nas, dla niektórych ludzi to jest pewien proces. My zauważamy, że coś się zaczyna dziać i później ten głód wzrasta, narasta, że my coraz bardziej głodni jesteśmy. I Duch Święty to chce robić. Chodzi o to, żebyśmy otworzyli nasze serce i powiedzieli, Panie, nawet jeżeli dzisiaj nie masz głodu, to Panie, ja chcę dzisiaj głodu za Tobą, ja chcę dzisiaj głodu za Twoją obecnością. Ja chcę dzisiaj mieć taki głód, który sprawi, że będę Ciebie szukał całym swoim sercem. Całym swoim sercem. Że wszystko inne przestaje się liczyć wobec doniosłości poznania Ciebie, tak jak mówi Paweł Apostoł. Że wszystko inne przestaje się liczyć.